na kanale We Flugmasie numer 5. I dzisiaj szykuję na obiadzik żeberka, które tutaj na wigilijnym stole są podstawą. Bardzo popularny też jest kinesiot, to są jakby jagnięce suszone w mięsku. Coś takiego, powiem wam szczerze, że nigdy tego nie jadłam. I cenowo też wychodzi dość drogo. Żeberka są w cenie ok, ale tamte jagnięce mięsko to jest, kurczę, koszt chyba 500 koron kilo. Nie jestem pewna, coś takiego, ale naprawdę cena i różnica jest kolosalna. Nigdy nie jadłam, też nie wygląda zbyt zachęcająco. Jeśli chcecie w domu to przyrządzić, no to naprawdę trzeba poświęcić kilka godzin, bo to się powoli gotuje na parze. A takie żeberka, które kupiłam, no to raf ciach do piekarnika i gotowe. I miałam przed chwilą rozkminę, bo z chęcią to wyjęła z tej folii i po prostu dała do piekarnika nacisnąć naczynie żaroodporne. Ale tu jest napisane tak, żeby położyć w tym do piekarnika. Taki kurczę, nasz dziwny, no podejrzany. Ale tutaj w środku jest instrukcja, która cała się, wiecie, zeszła, tak jakby się odbiła stąd. Ona chyba była tutaj. Jest teraz tak jakby lustrzane odbicie, że musiałam sobie lusterko przyłożyć, żeby wiedzieć, wiecie, co tu jest napisane. Jest właśnie na takich niedowiarków informacja w punkcie numer 1, żeby włożyć właśnie mięso w tym worku. I że tak, jest to ok, że to jest worek, który jest do piekarnika. Więc całe szczęście. A więc biorę się za gotowanie. Dzisiaj mamy Julę Ribę, czyli żeberek. Świąteczny. No i co my tu mamy? Pamiętam, jak na matematyce tak się robiło. Połóż mięcho z tą właśnie stek pusę, czyli właśnie z tym workiem, tak? Ono toleruje gorąc. Do jakiejś formy. Mamy tu naczynie żaroodporne ready. Drugi punkt. Na 220 piekarnik. I około chyba 90 minut. Trochę się starło, ale to jest 90 minut, więc na pewno tak. Tutaj za bardzo już nie widzę, co jest napisane. No nie wiem, nie, tu już jest tak, te litery są pociapane, że to nie wiadomo, o co chodzi. No ale nic, w takim razie odarwę tylko to. Mam już akurat mięsko doprawione i ono zazwyczaj jest pocięte w kostkę, w taką kratkę. Tutaj nie wiem, czy jesteś pocięte, czy nie. No ale wrzucam tak, jak jest. Może jeszcze trochę rozsmaruję te przyprawy. No i niestety nie byliśmy na cotygodniowych zakupach wczoraj i nie ma żadnych warzywek za bardzo. Mam tylko paprykę, pomidor i tak dalej. Więc myślę, że z tego zrobię taką świeżą sałatkę do obiadu, a po prostu do tych żeberek obiorę ziemniaki i fajnie byłoby je zrobić w piekarniku. To może je trochę podgotuję, a potem dam do piekarnika, żeby była taka fajna, chrupiąca skórka. No zobaczymy. Nawet nie, że skórka, bo obieram ze skóry, ale wiecie, o co chodzi. Jak ludzie kiedyś sobie radzili bez obieraczek. Przecież to jest taka wygoda. No nic, trzeba wkładać to mięko. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tak myślałam, że może na koniec rozciąć, żeby ta skórka była taka chrupiąca. Ale powiem wam szczerze, że ja lubię jakieś takie mięsko, które się aż rozpływa w ustach, więc nie wiem, czy zależy mi na tej chrupiącej skórce. Oby się tylko nie dymiło to, że coś tu zostało, ale tego nie da rady za bardzo odsunąć, bo się tak ciapie. Tyle już teraz to oderwę, no ale wkładam na piekarnika. Biorę się za sałatkę. Mam sałatę taką chrupiącą, kawałek papryki, jakieś tam ogóra, cebulę. Uwielbiam pomidory w zalewie, w oleju. To jest też w miarę ok, taki czosnek, również jakiś marynowany w oleju. Mam pomidorka, małe pomidorki, trzeba to wszystko pozużywać. I mam też taką fetę w tych suszonych pomidorach, które uwielbiam. Wszystko ciacham, mieszamy troszkę oleju, pewnie sosu sojowego i będzie ready.
ten czosnek, o którym mówiłam. Jakie pomidorki. Wydaje mi się, że takie suszone pomidory nie są w Polsce jakoś bardzo popularne. A tu jest ta feta. Myślę, że wrzucę ją od razu z tym olejem, bo też nie będę musiała dawać żadnej oliwy do tołatki. Rozdrobnię troszeczkę ten czosnek. Bardzo profesjonalne cięcie, jak widać. Dodamy jeszcze odrobinę tych pomidorków. Ja lubię, bo one są takie kwaskowe. Suchy pieprz. Nie ma co przesadzać z solą, ale pieprzu dodam trochę więcej, tak będzie szybciej. Nie ma co przesadzać z solą, no bo ta feta jest dosyć słona, więc trzeba mieć to na uwadze. Mieszamy wszystko razem. Może dodam jeszcze troszkę sałaty, bo widzę, że mało sałaty, a pełno innych składników, a ja lubię sałatę. Może dodam je troszkę. Ale już nie będę kroić, tylko po prostu ją porozrywam w dłoniach troszeczkę. Ja lubię dodać jeszcze troszeczkę sosu sojowego. Ja używam takiego Kikkomana, popularny, on najlepszy. To nic. Sałatka gotowa, niech to wszystko łączy się, żeby przeszło smakiem. A my czekamy jakieś 10 minut, aby włączyć ziemniaczki. I myślę, że może nie będę kombinować już z tym piekarnikiem, brudzić kolejnych rzeczy, bo nie znoszę myć. Tylko po prostu ugotuję te ziemniaki normalnie i położę na talerzu ugotowane. I tyle. Tak więc czekamy na nasze mięsko. Jestem ciekawa, jak na razie nic się nie dymi. Pokażę wam nawet, co to się dzieje, bo trochę ta folia się tak wsiąkła. No, tak więc mięsko się robi. A my czekamy jeszcze 77 minut. Właśnie mija 90 minut. Wyjmuję nasze żeberka, zobaczymy, co to będzie. Bo ten napis, który tam został na tym papierze, widziałam, jest cały spalony. Uff. No nie ma tragedii. Mięsko. Albo to aż się otworzyło samo. Zobaczcie, bo tak specjalnie jest zrobione, żeby po prostu skórka się przypiekła. Sytuacja prezentuje się następująco. Ale to wygląda smakowicie. Jedzonko gotowe. Zaraz wołam Daniela, bierzemy się za jedzenie. No, wygląda apetycznie. Jeśli lubicie takie dość tłuste potrawy, to myślę, że będzie ok. Żeberka zjedzone, powiem wam, że to nie jest dla osób, które nie przebadają za tłustymi rzeczami, bo tam macie i tą taką tłuścinkę, i tą skórę taką, i trochę się aż leje z tego mięsa, ten tłuszcz tak ocieka. Ja powiem wam, że dobre, jeśli takie paski cieniutkie sobie kroicie, to ziemniaczka i tak dalej, spoko, na kanapkę myślę, że też byłoby ok. Tak więc na dzisiaj to tyle, zjedliśmy sobie popularne żeberka w Norwegii, zwłaszcza w okresie świątecznym, więc dzięki za oglądanie i zobaczenia, do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Nie polecam tego mięsa. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Mi smakowało, ale dla Daniela ten tłuszcz i ta skóra nie. Więc tak jak mówiłam, jak nie macie nic przeciwko, żeby zjeść coś takiego, no to okej, okay. Ale jak jesteście wybredusy, no to niekoniecznie może wam to danie podpasować. Tak więc dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Instagram ikkestressvlog i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!